Dzisiaj mamy autka ulubione. Chodźmy sobie gdzieś tutaj zajechać. Ach, ta Forza. Kto się nie stęsknił za Forzą Horizon 4? Stęskniliście się? GTR tu przyjechały takim damskim samochodem. Spokojnie, spokojnie, chłopaki. Tutaj nigdzie nam się nie śpieszy. Tym razem nie ścigamy się na eliminatorze, ani nie ścigamy się w wyścigach, tylko po prostu robimy sobie spotkanie. Tutaj znajdźmy sobie jakiś parking. Tak, Krzysiek jest za kierą, Krzysiek jest za kierą. Kurde, jakie drifty tutaj się dzieją. Okej, okay, tutaj już widzę parkowanko. Mi zawsze jest ciężko zaparkować tym samochodem. Zresztą, ej, słuchajcie, nie musimy się parkować. To jest lot undergroundowy, my nie będziemy tutaj się dostosowywać do żadnych zasad. Nie interesują nas linie parkingowe, ani nic. Parkujemy się jak nam się podoba. Nie musi być równo, nie musi być prosto. Zresztą, takie zdjęcia bardzo fajne wychodzą, jak jest wszystko krzywo. Każdy stoi jak chce. Na zlotach też czasami ludzie stoją jak chcą. Jeden stoi na wprost, drugi stoi gdzieś tam po przekątnej. Też jest tak czasami. Ciekawie, no nie? O, możemy w kółko się ustawić. Zobaczcie, jakoś to się formuje, no. Proszę bardzo. Jak to wygląda? Pokaż. Ty, pad mi nie działa. Co jest? O, teraz działa. I się ustawiliśmy w sumie w rzędzie. Ktoś może sobie na wprost stać, jakoś tam krzywo tyłem. Pewnie. Forza Lambo Edition? Czekaj, wezmę drona, bo chcę was zobaczyć. Drona to wygląda tak. Zobacz. I to jakiś zlot, kurczę. Robimy zlot undergroundowy, tutaj nie będziemy ustawiać się jakoś, nie wiadomo ja. Nie? Tak też jest fajnie. Korwetka nie mogła znaleźć swojego miejsca. Driftuje tutaj z tyłu. Monster Energy, zobacz. Ty, ej, przez chwilę myślałem, że ten to jest Stiloko. Co ty tutaj masz? Outriders? A to nie jest czasem ta nowa gra, Outriders? On chyba nie jest wyścigowy. Mustang, to jest ten nowy? Nie, to jest Mustang, że Mustang. Okej, proszę bardzo. Mustang, Ferrari, Camaro, mój Kajmanik. Każdy przyjechał czym chciał. Dzisiaj jest lot samochodów ulubiony. Tutaj Carrera S. Bardzo ładny samochód. Podoba mi się ta nowa moda, a właściwie chyba taka powracająca moda na te światła przez cały tył samochodu. Bardzo mi się to podoba. Tamten z przodu to nie jest Civic, to jest jakiś Opel chyba. To nie jest Corsa czasem? To się nazywa Vauxhall Corsa chyba. Tutaj GTR-ek. Kurczę, powiem wam, że GTR to jest chyba taki mój samochód marzeń. V6, doładowana. Launch control. Człowieku, piękna sprawa. I dźwięk. Tutaj mamy BMW. Nawet nie wiem jakie, M5. Stary Mercedes, nie psujący się, chyba 190, E190, tak? 190E, o. I SLS-ik na końcu, Dawider. Czysty styl, bez żadnych malowań, bez spoilerów. Zresztą tutaj spoiler się sam wysuwa, no nie? Bo tutaj jest taki spoiler. I proszę bardzo, jaka ekipka. Teraz wypadałoby zrobić zdjęcie, jakieś ładne. To Opel Astra jest, tak? Mam taką w rzeczywistości, tylko nie GTC. Spoczko. Takie od góry czasami dobrze wyglądają. Tylko, że tutaj nie mogę tą kamerką wyżej podlecieć. No nie, tak dziwnie. Nie to chciałem. Jakby wam tu fotę zrobić. Lubię te fotki robić. W GTA też robię takie fotki różnym autkom. Chcę was tak wszystkich pokazać. GTR to mój dream car. Proszę bardzo. Fajne auto. Dobra, zapisujemy. Ja proponuję, żebyśmy sobie teraz na spokojnie pojechali. O, wiem gdzie możemy sobie pojechać. Żebyśmy sobie na spokojnie pojechali do ogrodów. Wiecie gdzie są ogrody? Zaznaczę wam w sumie, bo jesteśmy w ekipie, to normalnie możemy sobie tam pojechać. Pojedziemy sobie, chociaż nie, to blisko jest, może dalej gdzieś. To może pojedźmy sobie. O, zróbmy zlot gdzieś ty. Nie mogę tu wyznaczyć celu dla ekipy. Klikam Y i nic się nie robi. Ale dziwne. Dobra, chyba będę musiał was prowadzić. Bo nie mogę wyznaczyć jazdy do celu. Dziwna sprawa. Jedziemy sobie powoli. Jestem ciekawy, ta Porsche w ogóle coś podriftuje? Dzieje się tutaj. Co to za policyjna fura jest? Ropucha. Faktycznie fura wygląda jak ropucha. Fajny samochód. Jedziemy. Bo nie jestem liderem? Kto jest liderem w tej ekipie? Może i nie jestem, faktycznie. To ktoś inny musi wyznaczyć w takim razie. Co jest? A ja powinienem być liderem. A nie, ktoś inny jest.
Rupucha jest liderem. Już, ej, to wszyscy do mnie dołączali, o co chodzi? Musiałem ja przez przypadek do kogoś dołączyć chyba. Dobra, jedziemy. Powolutku. O, jestem już liderem. Dobra, to wyznaczę wam wszystkim cel, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Znaczy, jak to się stało, że ja nie jestem liderem? Nie ma. O, i teraz to tak, teraz każdy widzi, gdzie mamy jechać. No i jest cacy. Jest Aventador dragowy. Nie ma żartu. Jedziemy, przejmujemy tą mapę. Fajnie by było zrobić taki zlocik w piątce, nie? Forza Horizon 5, tylko mam nadzieję, że te konwoje będzie można robić większe. Wątpię, tak szczerze powiedziawszy, wątpię, żeby można było robić większe konwoje. Skoro Forza Horizon 5 będzie na Xboxa One. O nie? Jezu, co tutaj tak? Skoro Forza Horizon 5 będzie na Xboxa One, no to moim zdaniem ciężko, żeby One ogarnął to, nie? Żeby więcej samochodów było, wiesz, w tej takiej sesji, gdzie możemy się ścigać, zderzać ze sobą i tak dalej. Myślę, że raczej będzie jak teraz, że sesja, konwój 12-osobowy tylko i wyłącznie. Tutaj jakieś driftowanie. Pewnie dzisiaj nie jeździmy zgodnie z przepisami, ale staramy się trzymać razem. Ja sobie jadę tak powolutku. Ja mam Xbox One i z 12 osobami jest ok. No jestem właśnie ciekawy, czy w piątce będzie konwój na więcej osób? Na przykład na 24 albo chociaż na 16? Byłoby super, co? Będziemy wszystko tam zwiedzać. Zrobimy tak, w Forza Horizon 5 zrobimy sobie konwój i będziemy sobie całą mapę zwiedzać. Bo tutaj w czwórce to już my wszystko znamy, no nie? Wiemy co i jak. W piątce wszystko będzie dla nas nowe. Tak, właśnie była zapowiedź, że w Forza Horizon 4 będzie 74 osoby na sesji, no nie? Tylko, że te 74 osoby, no na sesji przenikają przez siebie. Więc no, słabiutko. A tylko 12 osób może być w tym konwoju. Jezu, ten coś tutaj strasznie wariuje. Trzeba go eksmitować chyba z grupy. Czurkę ma... no, mafę znam na pamięć. No ja też już. Może jeszcze by mnie coś zaskoczyło w jakichś lasach, nie? Jakiś tam... pojechałbym w jakieś takie miejsce, w którym jeszcze nie byłem. I może tam bym zobaczył coś nowego, ale no tak to ciężko. Się rozwalają strasznie. No nowicjusze są. Ci co grali ze mną. Dawider jest takim graczem, który gra od początku gry. I zobaczcie, jaka jest różnica w jeździe jego, nie? Jedzie równiutko. Kurczę, ja nie wiem, czy on na kierownicy teraz gra, czy nie? Chyba nie. Jedziemy. Ja w ogóle wyznaczyłem takie miejsce, ja nie wiem gdzie, co tutaj jest. Czy jest jakaś chata, skrzata, czy coś? I dojeżdżamy sobie powolutku.
Mijam Tomka, Tomek AFK chyba. Ustawiają się chłopaki. Hej, no i całkiem spoko miejscowa. Trochę błota tu jest. Tutaj, jaki ty, jaki Mercedes fajny. Co ma tam na masce? A, to jest Transformers! O, super! A tutaj też jeden Transformer, czy jest Camaro? Może zrobimy właśnie sobie kiedyś zlot samochodów Transformersów. To już może następnym razem. Bo chyba żeśmy czegoś takiego nie robili jeszcze, no nie? Ue, to ja bym musiał obejrzeć sobie jakiś tam Transformersów i wybrać auto. Jakiś może najnowszych bym obejrzał i by było git. I proszę. W Forza Horizon 5 w eliminatorze ma być 96 osób. Tutaj maksymalnie widziałem ile? 50? Nie ma zbytnio aut z Transformersów w Fordzie? Chyba są tam niektóre takie unikalne, nie? Jak się spychają, Boże, co za walka kogutów, spokojnie, chłopaki, spokojnie. W Forza Horizon 4 jest 72. No, niby tak, ale ja maksymalnie nie widziałem więcej jak tam 54 czy coś takiego. Chyba 60 teraz widziałem, 64 maksymalnie, a tak to przeważnie jest po 50. Mówimy tu o eliminatorze, nie ile jest osób na sesji. Coś tam pierdzi ta Polszawa. Spokaj, ten samochód mi się podoba mega. Nie wiem, czy to wersja GTR czy GTS, chyba GTR. Chcę zobaczyć z tyłu, GTR. Czy Transformersów sobie zrobił. Ciekawe, ten samochód jest w Transformersach? Z przodu camper. Camber to chyba jest auto do driftu. Daj mu miodu. Proszę bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Kto tu jeszcze furę zmienił? A tu już chyba bez zmian, no nie? O, pojawił się Challenger z drivera San Francisco. Zrobimy sobie rodzinne zdjęcie. Jeszcze brakuje do nas szybkich i wściekłych. O, tu jest Don z Szybkich i Wściekłych. Nawet włosy mu wyrosły. Kurde, gość. Nie ma żadnych samochodów na zdjęciu. Cholera. Dawno już się nie spotkaliśmy, nie, w Fordzie? Oj, dawno, bardzo dawno. Ty, a tu się da wjechać w ogóle? Ojej, teraz to już wyjechałem, to wszyscy będą wyjeżdżać. Tutaj jest taki murek. Czekaj, da się wjechać w tych ludzi? Bo zobacz, jest tam niby miejsce. Tutaj by wjechał Pilpe 50, no nie? Jaki to zlot? To jest zlot samochodów ulubionych. Bez jakiegoś konkretnego tematu. Taki zlot tematyczny to zrobimy chyba następnym razem. Pewnie niewidzialna ściana jest, no. Pilot P50 by się dało tam wjechać, albo jakimś innym małym gównym. Na przykład Isetą albo coś takiego. I wyobraźcie sobie taki zlot w piątce zrobić. Tylko że na początku, jak jeszcze nikt mapy nie będzie znał. I tutaj, wiesz, wjedziemy w jedno miejsce i wow, jedziemy na wulkan. Jedziemy sobie, wiesz, ulicą, zwiedzać wszystko po kolei. Ale by to było super. I fajnie, że w ogóle w tym roku, nie? No bo do czerwca to jeszcze nie wiedzieliśmy, czy w ogóle w tym roku się pojawi Forza Horizon 5. 9 listopada, no. A teraz już wiemy, że na pewno pojawi się w tym roku. Mega, mega fajnie. To tak trochę wygląda, jakby oni już skończyli tę grę, no nie? Bo już dużo z niej pokazują i gameplaye są i tak dalej. Za 80 dni, proszę bardzo, równe 80 dni od teraz. Pięknie. No właśnie, ciekawe czy będzie demo o Forza Horizon 5, też jestem ciekawy tego. Myślicie, że będzie czy nie? Demo czwórki chyba było, tam się przejeżdżało parę wyścigów. Boże, ten gość jakiś szalony jest. Przejeżdżało się parę wyścigów i tyle, i się kończyło demo. No, demo by troszeczkę ostudziło, no nie? Ten zapał do gry.
To znaczy, fajnie jakby wyszło, ale tak wiesz, jesteśmy teraz podjarani, już się nie możemy doczekać, żeby to zobaczyć. Żeby doświadczyć tej gry. Oni nagrywają gameplaye z tej gry na Xboxie, Xbox Series X, no nie? I te wszystkie gameplaye, które my tam widzimy z tych pokazów, to wszystko jest nagrane w 30 FPS-ach. I nie wiadomo, czy na maksymalnych ustawieniach graficznych, no nie? To wyobraźcie sobie, jak to będzie wyglądać na mocarnym PC-cie. Niestety ray tracing w jeździe takiej dowolnej, gdzieś tam po mapie, no nie będzie włączony. No, ja myślę, że aż tak dużo lepsza pod względem grafiki piątka nie będzie od czwórki. Myślę, że szczegółowość mapy dużo też zrobi, no nie? Detale i tak dalej. Otwierane dachy, czujecie to? Zatrzymujesz się w miejscu, naciskasz przycisk, otwiera ci się dach i masz roadstera. Tutaj wybierasz albo roadstera, albo nie roadstera, no. Tak niestety jest. O kurczę, ktoś wziął G-klasę. Pokaż. G-klasa, ale nie 6x6, zwykła G-klasa. Znaczy zwykła. Ciężko mówić o tym samochodzie, że to jest zwykły samochód. Choć jak on wygląda, jak traktor jakiś. Tak, we wtorek będzie Let's Go 6. Także też pewnie dowiemy się nowych rzeczy. To może wspólnie sobie na streamku obejrzymy, no nie? Let's Go 6. Pewnie, że tak. Oni tam 30 minut będą, wiesz, rozmawiać, także na spokojnie. Razem sobie obejrzymy, zobaczymy, co tam nowego. Ostatnio było dosyć ciekawie, bo właśnie pokazali tą mapkę, żeśmy sobie ją przeanalizowali. I tak i będę oglądał, spoczko. No ja wam będę gadał na pewno podczas oglądania, no bo tu chodzi o to, żebym to komentował, nie? No sam jestem podjarany. Dzisiaj testowałem tą apkę do dragów tutaj. I też tą apką jestem podjarany. Mega fajna sprawa. Jestem zaskoczony w ogóle, że 12 osób się znalazło tego konwoju. Ile nas jest tutaj na streamku? 12 osób? 10 osób nas chyba na streamku jest, nie? A w grze i tak się znalazło. No niektórzy to wariaci, no wiadomo. G-klasa to trochę jak opancerzony wóz wojskowy. No trochę tak. 13 osób jest na streamie, aha, no to akurat. Cały stream wbił do gry, świetnie. Jakby do Forza Horizon 5 dodali dragstery? No właściwie to dragstera w czwórce też można sobie zrobić. Na spokojnie, są specjalne opony dragowe. Na spokojnie można sobie dragstera zrobić. Dziś ja mam super dragową, a nawet sobie ją wezmę. Cześć, ja tu mam, już żeśmy ją dzisiaj testowali. Mega fajne auto dragowe. O kurcze, a ten jaki szeroki. Jakie malowanie ma w ogóle na tym GTR-ze, co jest? Proszę, same supry teraz się pojawią. Jest Bentley. Ty, ale jak trzeba to driftuje. Nie wiem ile tu koni mam, z 2500. Wiem, chodzi ci o takie typowe dragster, że masz takie wielkie koła z przodu, te małe koła z... znaczy, wielkie koła z tyłu, małe koła z przodu. Nie wyrobiłem! W tunel nie trafiłem! Podobno w piątce będą Skody? Shit!
przyspieszenie. Tylko przed zakrętami trzeba mocno hamować. To głównie też dlatego, że mamy tu opony dragowe. One nie są zbyt dobre do skręcania. O, nie wyhamuje! Prawie bym ziomeczka przywalił. Szkoda, że Tessy nie ma w Fordzie. No była w Fordzie Horizon 3, w czwórce nie ma, o co chodzi? Wyszła ta Tesla Plaid teraz. To taka mocarna. I czemu nie ma jej w czwórce? Takie przyspieszenie. No w piątce już muszą się pojawić Tesle. Tesla Cybertruck musi się pojawić w piątce. Chcielibyście Cybertrucka? Albo Semitruck? Czy Tesla Semi po prostu, ta ciężarówka? No nie? No powinna być! Zdecydowanie. Tesla... Brakuje jeszcze wielu samochodów. Niektóre modele Bugatti nie ma w Fordzie Horizon 4. W piątce powinny się pojawić te samochody. Generalnie takie nowsze auta, no nie? Brakuje tu BMW, M8. To wszystkie fury powinny się w piątce już pojawić, zdecydowanie. To są chłopaki, w drugą stronę? Ten w ogóle... Co to było? Gotowi? Ścigamy się. Ja mam to super porobiono, ale na zakrętach mogę być słaby. Muszą być te nowe auta, no nie? Pewnie, że tak. Supra. Patrzcie, jaka prędkość w ogóle. Suprą, to już by się dawno rozleciało chyba w prawdziwości. km/h i drift. Hamować trzeba już pół kilometra przed, wiesz, przed końcem. Teraz będzie dosłownie atak meteorytu, jak wszyscy razem będą tutaj hamować, zobacz. Dobra, a kto ma z was samochód, żeby stanął na koło? Co to tutaj przyjechało? To pomarańczowe takie. Co to było, ej? Co to za auto? Co to jest? I co to za fura? Sailin jakiś? Ja nie kojarzę tego. To jest jakaś super unikalna fura chyba. A może mam to nawet, a nie wiem. Patrz, ale z daleka wygląda jak Porsche'a, no nie? Tak, zobacz. Sailin 1, ciekawe. Dobra, macie furę, która staje na koło? Pytam się was. Ja mam z kilka. Ostatnio zrobiłem sobie Hot Wheels'a. Hot Wheels. Który, o ten, chyba dwa Hot Wheelsy stawały na koło. Ale spróbuję tego. Szkoda, że Poloneza nie ma. Albo Passata. Passat by się przydał. Dobra, muszę zobaczyć. Na szczęście nawierzchnia jest sucha, więc chyba uda się stanąć na koło. Aha, to trzeba było cofnąć. Czekaj. Ach, prawie się udało. Teraz cofać. Mają tu na koło, mają. No kurczę, co jest? Jest! Niezbyt duże to opony, no nie? Ale na koło staje. Masz z tyłu sama rama, a z przodu taka wielka kabina. Staje na koło. Super jest ta furka. Ona nie wygląda na taką, która by stawała na koło, no nie? A staje. Tak wyskoczyło od tego gol. Gdzie ty jest? Wiem, że jakoś Imp się nazywał. Ale w jakiej on był marce? Coś takiego dziwnego.
Rower? Może nie, to nie to. Ej, mam tego Sailina chyba. To nie był ten? Z tym kogucikiem na dachu miałem. On jest śmieszny. A może stać na tym kole na tyle tego samochodu, może jeździć chyba w nieskończoność. Jak się dobrze ustawi. Gdzie ja go miałem? O, jest, dobra. Hillman, tak, Hillman, spa. Ten to z miejsca. Jeszcze klakson policyjny brakuje. To jest dobry. No on jest zajebisty. O proszę, tutaj nie tylko ja go mam. Wiecie, że ten samochód ma normalnie silnik z tyłu. Patrzysz na maskę i wydaje się, no nie, no kurde, powinien mieć z przodu, bo tył, przód jest taki dłuższy. A on autentycznie jest... silnik ma z tyłu. I dlatego tak łatwo go zrobić na koło. O, nie stanął teraz. Tak, komisarz Nucego. O Boże. Jakby się dłużej utrzymał na jezdni, to by mógł się tak kręcić w kółko. Ja zrobiłem o nim odcinek i udostępniłem wam tunik. Jak chcecie, to sobie poszukajcie na YouTubie. Jest bardzo prosty. Ta ciężarówka z Hot Wheelsów była trudniejsza do zrobienia właśnie pod Wheelie. Tutaj proszę bardzo, prosta sprawa. Nawet dwójkę wbiłem. Chciałbym mieć takie miejsce... A czekaj, ja w tunelu spróbuję. O właśnie, czekaj. Bo chodzi o to, że jak się wjeżdża na trawę, to auto trochę traci przyczepność i wtedy staje z powrotem na cztery koła. Ojej! Na to. Stawaj na to koło. Dodża się już nie, dodża się nie zrobi na koło. Moglibyśmy takie derby zrobić, no nie? W następnym zlocie zrobimy sobie zlot jakiś taki tematyczny.